No kochani, zaczynamy specjalne wydanie audycji Hip Hop Campus. Jest godzina 21.05. Dobry wieczór. Jest Anusz, jest Norix. Siemano. Jestem ja, czyli Procent. Dzisiaj świętujemy 15. urodziny naszej audycji. Kto by pomyślał, że tak szybko to wszystko pójdzie, że ta historia tak zatoczy koło, chociaż nie wiem, czy to jest koło, czy jakaś litera L, cholera wie. W każdym razie dzisiaj masa atrakcji, za moment zaczynamy koncert, potem będą sety DJ-skie, dużo konkursów, goście specjalni, niespodzianki, będzie się działo. Ja to nawet jestem trochę onieśmielony dzisiaj, bo to 15 lat to jest kawał czasu. Oczywiście ja tutaj z Michałem tak długo nie funkcjonuję, funkcjonujemy troszeczkę krócej, ale ponad połowę tak naprawdę czasu trwania audycji, bo 2012 roku, więc to już tak naprawdę kawał czasu. Dużo się zmieniło przez ten czas, a pewne rzeczy w ogóle się nie zmieniły, o tym wam dzisiaj opowiemy. Na pewno trochę powspominamy, oprócz szanownych tutaj gości, artystów, którzy będą wspomagać Michała za mikrofonami i za gramofonami nas wszystkich tutaj. Będą też goście, którzy mieli przyjemność prowadzić audycję wiele, wiele lat temu, także od nich też pewnie kilka wspomnień ciekawych usłyszymy. No i co? Zachęcamy wszystkich, żeby zostali z nami do północy. Dzisiaj 3-godzinne wydanie, dużo dobrej muzyki, dużo wykonów na żywo, dużo jak zwykle pierwszorzędnego humoru w naszym wykonaniu, więc będzie się działo. Nawet być może przedłużymy audycję, bo zobaczymy, jak nam się to wszystko potoczy. Możliwe, że do 24 i z lekkim hakiem jeszcze z wami będziemy. Za moment koncert. Możecie to wszystko oczywiście też sprawdzać w transmisji na żywo. Jesteśmy na YouTubie Aloha End. Jesteśmy na Facebooku Radia Campus i zaraz będziemy też na Facebooku cgm.pl. Pięknie, no to jedziemy w takim razie. 97.1 FM, oczywiście Radio Campus, 15-lecie audycji Hip Hop Campus. No dobrze, kochani, za moment zaczynamy. W zasadzie ja już jestem gotowy chyba. Na żywo koncert premierowy Dziennik 2020, który miał się odbyć pod koniec marca w klubie bardzo, bardzo z powodu epidemii koronawirusa został ten występ odwołany, ale na szczęście z pomocą przyszło Radio Campus. Bo gdzie zrobić koncert premierowy w czasach pandemii, jak nie tutaj przy Bydnarskiej 2x4. Jest ze mną DJ Beretson. No dobra, spróbujmy to zagrać. Dziennik 2020. Słyszę się dobrze. O, yo. Aha, głośno bit w słuchawach. Yo. Ta, aha. Dzięki Majok za biciki. Pozdro Szwed SWD. A, Zuza Szok. Ta. Zwykły liberał konserwatywny od chłystka widzi, że świat jest dziwny. Jedni chcą mieć tu non-stop wyścig, drudzy igrzyska dla prymitywnych. Miejskie drapieżniki walczą o wpływy. Politycy chcą nam zakłuć języki w dyby. Gdyby mogli, wszczepiliby wszystkim chipy z najwłaściwszym przekazem dnia. Poznaj cenę jako ma niezależność. Wielka piona, jeśli zostajesz ze mną. Jestem z Gredem, trawnym poetą ze stylem wypracowanym jak Bebeto. Moja drużyna od dziecka Brazylia, od zawsze śmigam tylko w dobrych ekipach. Łapiesz dystans lub tracisz równowagę. Balans wyspa na gniewnym oceanie. Życzę ci, żebyś go odnalazł, najlepiej od zaraz. Przydarza się nie jeden ambaras. Ten ananas chciał być królem świata, ale karma wraca podobno. Nie jestem tu po to, żeby coś kazać komuś, ale nigdy nie porównuj mnie do popu. Litry potu, lec cepeliny dymu, C2H5, OH, studnia bez dna. Laid back, życie Warszawy 2. Szybki szmal, Lawoholics EP. Mam o czym opowiedzieć wam. Procent E. Nowy album z dedykacją dla koneserów. Nie wiesz, o co chodzi, to się nie interesuj. Chcesz się dowiedzieć? Zapraszam do serum. Mikrofon niezawodny jak parabelum. Niezależność to fundament celu i fundament kamień. Sam w tym biegu tracę niejedną szansę. Potykam się o myśli gorzko kwaśne. Można dojść do dziwnych konkluzji, gdy światło gaśnie nawet w świecie iluzji. Wierzę w swoich ludzi, nie dajmy się skłócić. Karta musi się odwrócić. Rap gra, nie dymam tej suki. To moja ziomalka, ale nie jestem głupi. Mam w dupie od dawna zdanie tych, którzy mają przytkane uszy. Dla mnie to jest niezależność. Moi ludzie wiedzą to i są ze mną. Muzyka to nieśmiertelność. Dziennik 2020, elo. Tak.
Zaczęliśmy to, kochani. Jesteśmy na żywo, ze mną DJ Beretson. Zróbcie dla niego jakiś hałas przed monitorami. A wow, jestem trochę zestresowany, mam tremę jak 150. Ale mam nadzieję, że to się uda. A wow, aha. A teraz będzie kawałek, który mam wypisany na koszulce. Dokładnie tak. Usiądźcie wygodnie, zapaszcie sobie dobrą herbatę i zostańcie z Radiem Campus na żywo. 15 urodziny Hip Hop Campusa, kochani. O, nabicie major. Yo. Aha. Wow. Aha. To jest drugi singiel z płyty. Już raz go zagrałem na żywo w Radiu Campus w porannej audycji Kamila Michałowskiego. Jakoś musisz sobie tu poradzić. To parszywe czasy miłości do papy. Dla chciwej władzy jesteś tylko mięsem armatnim, ewentualnie zwierzęciem płacącym podatki, obiektem propagandy i inwigilacji, NIP-em, PESEL-em, systemu nieprzyjacielem. Oni rzucają ochłapy. Te chłopaki myślą tylko o tym, by wydzwonić ziomka ze śniegiem. Nie jestem taki, ty też nie bądź taki lepiej. Dragi robią z życia jedno wielkie nieszczęście. Niestety widzę to na co dzień. To kolejne pokolenie młode, które tonie. Kto jest dziś autorytetem? Zapytaj w swojej rodzinie. Raper, influencer, piłkarz albo dealer. Nikt nie chce być trybem w diabelskiej machinie, a tym bardziej klepać biedy i umrzeć młodo na wylew. Żenujący poziom debaty publicznej sprawia, że rodacy bojkotują telewizję. Społeczniaki dzwonią na policję, potem wymierzają sprawiedliwość żonom domowe zacisze. Jestem jak Kassandra, dzięki, to mój dziennik. Wiedzą, że to się spełni. Księżyc w pełni leci natchniony MC. Tak się składa elementy. To jest pro publico bono. Wartości się sypią, już niedługo zapłacimy za nie słono. Mądrzy się obudzą, kiedy będzie już za późno. A na razie pogoń za mamoną. O, to jest pro publico bono. Wartości się sypią, już niedługo zapłacimy za nie słono. Mądrzy się obudzą, kiedy będzie już za późno. A na razie pogoń za mamoną. Jakoś musisz sobie tu poradzić. Rozwikłać galimatiasy miłości w czasach zarazy. Przydaje się instynkt samozachowawczy. Tu gdzie łamie się przepisy, potem płaci hajs do łapy. Solidny pancerz i odwaga przydadzą się w walce. Mam na myśli codzienne zmaganie się z tym światem. Jak dasz się złamać, sam zaczniesz kłamać. Idę o zakład, że zamiast patrzeć na swój pałac, będziesz patrzeć jak wygrana się od ciebie oddala. Posypie się równowaga, kwaśny deszcz zacznie padać. Będziesz patrzeć jak wygrana się od ciebie oddala. Posypie się równowaga, kwaśny deszcz zacznie padać. Jestem jak Kassandra, dzięki, to mój dziennik. O każdej dzielni wiedzą, że to się spełni. Księżyc w pełni leci natchniony MC. Tak się składa elementy. To jest pro publico bono. Wartości się sypią, już niedługo zapłacimy za nie słono. Mądrzy się obudzą, kiedy będzie już za późno. A na razie pogoń za mamoną. O, to jest pro publico bono. Wartości się sypią, już niedługo zapłacimy za nie słono. Mądrzy się obudzą, kiedy będzie już za późno. A na razie pogoń za mamoną. O. Oddziałujemy myślą, establishment ma w nas wroga. THC, MNL kontra notable. Za kulisowe gry i ten świata fragment. Nie mów głośno, poglądy też bywają zaraźliwe. HWR. Najważniejsza rzecz to przetrwanie. Tu gdzie prawdę mówią wersy, nie artykuły w prasie. To dla ciebie dzieciak, dla ciebie tak, tak. Jest litosna rzeczywistość, w tych realiach trzeba przeżyć. Teraz solo dla tych, co na poważnie to biorą. To widziane do szerszego grona. Patrzę na to i czasem wolę nie widzieć nic. Wolę nie widzieć nic. Tak wygląda egzystencja w tym miejscu. Przez ten widok czasem zimny pot otula mi skroń. Wow, o tak, kochani. Jesteśmy po drugim kawałku. To wszystko dzieje się na żywo w Radiu Campus. Okej. Z pozdrowieniami dla wszystkich polityków. Wiecie, jakie to pozdrowienia. Jesteśmy na antenie, więc nie mogę powiedzieć. O, yo. Ale przyznacie, że Polska to piękny kraj. Wspaniała przyroda. Cudowni ludzie.
i fatalny rząd. Yo. Polska to jedno z najpiękniejszych miejsc na ziemi. Niestety władze mają tutaj fejki i hieny. Polska to jedno z najpiękniejszych miejsc na ziemi. Niestety władze mają tutaj fejki i hieny. Co? Fejki i hieny. Fejki i hieny. Władze mają tutaj fejki i hieny. Fejki i hieny. Fejki i hieny. Niestety władze mają fejki i hieny. Płatni hejterzy zarabiają kwit. Politycy gangsterzy ustalają, jak mam żyć. Nie da się zmierzyć, jak bardzo nie lubię ich. Lepiej byłoby, żeby nie mówili nic. Megalomania i nepotyzm obywateli się tu doi, tak jak krowy i kozy, bo im też nie zależy na wolności. Zobaczysz, o co chodzi, gdy limuzyna cię potrąci. Będziesz mógł się sądzić, będziesz mógł się sądzić. Ministerstwo Sprawiedliwości zadba o to, żeby prokuratorzy byli bezstronni. Nieważne, jakie masz poglądy. Znowu leśne dziadki, znajomi wataszki, latają sobie za nasze podatki na wczasy, na działki, na spotkania z paniami. Prawdziwi haslerzy zasady mają tu za nic. System Pegasus prześwietli mnie od razu. Muszę zastanowić się nad treścią przekazu. Polska to jedno z najpiękniejszych miejsc na ziemi. Niestety władze mają tutaj fejki i hieny. Polska to jedno z najpiękniejszych miejsc na ziemi. Niestety władze mają tutaj fejki i hieny. Fejki i hieny. Fejki i hieny. Władze mają tutaj fejki i hieny. Fejki i hieny. Fejki i hieny. Niestety władze mają fejki i hieny. Niedługo pewnie pójdę sobie stąd. Jeśli z kraju wyrzuci mnie rząd. Dokładnie tak. Ktoś robi z żony słupa. Nie obstawię mu szluga tutaj. On ma podkrążone oczy, ale po swój hajs bardzo pewnym krokiem kroczy. To jest freestyle, czyli na wolno. Tak to wygląda tutaj w kampusie, tak robi to ten Polmos. Nie jestem jakimś fanem polityków, ale wiecie o tym, że kawałków na żywo to mam bez liku. Zaraz się tutaj pojawi kilku zawodników i mamy dla was kilka wyśmienitych smakołyków. Ej, Polska to jedno z najpiękniejszych miejsc na ziemi. Niestety władze mają tutaj fejki i hieny. Polska to jedno z najpiękniejszych miejsc na ziemi. Niestety władze mają tutaj fejki i hieny. Fejki i hieny. Fejki i hieny. Władze mają tutaj fejki i hieny. Fejki i hieny. Fejki i hieny. Niestety władze mają fejki i hieny. Nabicie major. Zapraszam MAZ-a. Wow. Maniuś, wbijaj do studia. Aha. Do którego majka, Tomek, będzie Maniek nawijał? Do tego, tak? Dobra. Tutaj sobie, Maniuś, możesz spokojnie zająć miejsce. Jest woda, żywiec. Oj, nie mówię nazwy. Kryptoreklama, przepraszam. No dobrze. To teraz kawałek, którego jeszcze nie ma na YouTubie, przynajmniej nie ma go na kanale Aloha. Ale będzie do niego, mam nadzieję, niedługo. Fajny klipon. Tutaj słuchawy, proszę bardzo. Okej. Wszystko dzieje się na żywo, kochani. Cześć, witam serdecznie. Jesteśmy na YouTubie, na żywo, na Aloha End. Jesteśmy na Facebooku, CGM, na Facebooku oczywiście, Radia Campus. No i w Eterze, na 97.1 FM. To jest bardzo ważne. Dobra, jedziesz. Tak jest. Wow. Procent hawajski pato, WWA miejskie bagno. System mam na oku jak Platon, płynę jak aligator. Przez dekady wiodłem spokojny żywot wyspiarza. Spoglądam na plażę, cała w plastiku jest moja plaża. Cuchnie hańba, idę oszamać rabarbar. To już nie moja bajka, teorie obsrana gadka. Odpalam działa w kawałkach tak samo jak wcześniej. To działa jak dym z blanta, zaciągam się głębiej. Jean Cousteau, płuco, kiedy w kielniach pusto. Wjeżdżamy całą grupą, nawijamy makaron, udon. Grubo, oni nadają nowy kawałek.
kanon. Dzisiaj hawajscy patole wszystko tu oszamią. Co tu się podziało, mordo, świat sprzedał się telefonom. To zmierza KGW, dokąd wolę zachować czysty łeb. Mama, tata i Gaja każy to faja. Co tu się udało, mówili, że ma łeb jak sklep. To nie jest akcja trudna, yoga, Buda, miejskie ultra, Sabasia na głęboki wdech. I nie ma już powrotu do nałogów i strefy mroku. Co by się nie wydarzyło, ziomku? Raczej nie. Zamiast stać na klatce, wolę iść na basen, iść na matę, wrzucić PPG i ruszyć w trasę. Tu je przebiegi ulice tętnią od androgeni. Ja zawijam się na Mazury z tej pandemii. A tamczym chata bogata, nalewki, frytki z batata, trajle dzikie jak Beskid, jaja od szczęśliwych kurek. Lokalne pieśni, lecimy chórem w domku na prerii. Le fabryka dała hawaj, sypa tola, aloha, bata, ha. Ziomek, dzisiaj jestem hawajskim patolem. Klepie z fondole, zakładam koronę na głowę. Ziomek, dzisiaj jestem hawajskim patolem. Resztę, aha. Ziomek, dzisiaj jestem hawajskim patolem, klepie z fondole, zakładam koronę na głowę. Ziomek, dzisiaj jestem hawajskim patolem. Resztę chromole. Aha. Wow. Maniek. Wow, dzięki mordeczko. To troszeczkę ekstremalnie tutaj, ale no jest proste. Super, naprawdę. Zupełnie jak 15 lat temu, prawie. Zupełnie tyle, jak że byliśmy troszeczkę młodsi. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Nie, Maniusz jeszcze się tu pojawi, kochani. Tak to jest, nie jest, tak jest. Za to kilka nie minut. Jest ostatni, ostatnie słowo MAZ-a, ale mamy tutaj kolejnego gościa specjalnego. Parzel. Zapraszam cię, Piotrek. Parzel, parzel. Wszyscy skandują przed monitorami, przed radioodbiornikami. Parzel, parzel. Gdzie jestem? Aha, ale to za moment, jeszcze jeden kawałek. Ale już bądź gotowy. Dobra, jedziemy. Teraz mocny numer. Aha, od serca. Treść, która, mam nadzieję, wgniecie was w fotele. A jeśli nie, to trudno. O. Yo. Spotkałem dzisiaj sąsiada, graliśmy w kosza jeszcze za mało lata. Pytam, czy jest po super diecie, wyjaśnia mi, że to chemioterapia. Paradoksalnie chwilę wcześniej ziomek powiedział mi, że jego tata ma raka jelita grubego i że potrzebna będzie operacja. Tego lata byłem na pogrzebie kumpla z podstawówki Łukasza, fana Tupaka, dobrego chłopaka. Miał guza w głowie i w śpiączkę zapadł. Był moim przyjacielem, chociaż dawno urwał nam się kontakt. Trzeba będzie się spotkać w niebie, jeśli uda nam się tam dostać. Sąsiadka mówi, że to co się dzieje to wielka porażka. Była ranna podczas powstania, miała okazję bohaterstwa zaznać. Przeraża ją propaganda, bo wie do czego prowadzą kłamstwa. Czuje w nos żar, że idzie wojna, cała mądrość świata gdzieś tam poszła. Historia koło zatacza, kiedyś była Helupa i Golda. Teraz jest Mefa w dopalaczach, mało lat krzywdę sobie wyrządza. Spróbował ulubionej używki swojego idola. Będzie żałował, będzie po wszystkim, pochłonie go gorąca smoła. Ej! Gdy są na wizji, nie zostawiam na tych śmieciach suchej nitki. Gdy są na wizji, noś biorę zeszyt. Biorę zeszyt. Nie zostawiam na tych śmieciach suchej nitki. Wypadek na drodze, leżą rozrzucone ciała, rozbebeszone. Pozbawiony empatii patałach, kręci tę pożogę telefonem. Po śniadaniu wrzuci film do netu, zaprosi na seans kolegów, miłośników takich dokumentów. Dla mnie szczerze ziomek no comment. Dzieci rodziców, co pozwolili im spać w jednym łóżku z Jacksonem, albo wysłali je na egzotyczne wakacje z księdzem we dwoje. Widzowie na całym świecie oceniają ich zespoły pourazowe. Ofiara musiała być złym człowiekiem, oprawca intencje miał zapewne dobre. Rachoń z Cholecką, Kurski z Pereirą, muszą mieć ponad przeciętną, bo gdy kupują lustro do domu, modlą się, by im nie pękło. Bóg każe manipulatorów, ich inspirację północną Koreą. Nie ma Boga i wolnych sądów, pozostaną bezkarni na wieczność. Są tacy, którzy wierzą w to, co mówią, mijając się z prawdą. Za sprawą takich jak oni ludzkości grozi niebezpieczeństwo. Ci, którzy widzą i słyszą, wiedzą, że Armagedon jest blisko. Większość to ślepy i głusi, ci mają wywalone na wszystko. Prawdziwy raper nie ma nic w politykach. Nic w politykach. Nic w politykach. Prawdziwy raper nie ma nic w politykach. Ej. Nic w politykach. Nic w politykach. DJ T. To jest DJ T. Yo. Huh.
No dobra, jesteśmy już prawie w 1/3. No to teraz oficjalnie, Mister Parzelos, zapraszam pana tutaj do tego majka po mojej lewej stronie. I pojedziemy z pierwszym singlem, który zwiastował płytę Dziennik 2020. Ten singiel wyszedł rok temu w sierpniu. Witam wszystkich w domach i w furach przed głośnikami. O tak. Cóż za piękna introdukcja Piotrka. Fajnie było go tutaj spotkać. Elo, elo. Ciekawe, czy słucha nas jakaś idiotka. Yo. Yo, yo. Harmonia, równowaga, bardzo ważne wartości, o które trzeba walczyć i które trzeba pielęgnować, żeby nie zwariować w tym covidowym świecie. A. Yo. Da. Harmonia, równowaga, szczęście, złoty środek. Szukam tego tak jak ty, szukam tego tak jak ty, ziomek. Harmonia, równowaga, szczęście, złoty środek. Harmonia, równowaga, szczęście, złoty środek. Polak zjechał dziś ze szczytu K2 na nartach. Co za wow, co za mistrz, dobry wariat, no bez kitu. Muzyka na słuchawkach, cały czas do bitu się spalam. Niepotrzebna mi żadna maska, żeby dumę i styl pokazać. Przez te ostatnie lata aloha nieco się zmieniła. Kiedy osierociłem Giżycko, żona powiła mi syna. Kamikadze chwile lecą, a potem kiła mogiła. Przed doraźną prożyścią zawsze są szacunek i przyjaźń. Dla wrogów zero miłości, zero. Dla bliskich full miłości. Czekałem na przełom, słuchając zwrotki ostrego z odpowiedzialności. Hip-hopowa scena staje się coraz bardziej odległa. Teraz myślę, że ze Zjawinem spadliśmy razem z wysokiego piętra. Tu gdzie mieszkam, śmierć i życie tworzą kod genetyczny. Tu pokochałem muzykę, tu poznałem używki. Nie zaczynam od początku, znam mnie 100 000 ziomków. Milion pytań bez odpowiedzi, zabierzemy ze sobą do grobu. Harmonia, równowaga, szczęście, złoty środek. Szukam tego tak jak ty, szukam tego tak jak ty, ziomek. Harmonia, równowaga, szczęście, złoty środek. Szukam tego tak jak ty, szukam tego tak jak ty, ziomek. Harmonia, równowaga, szczęście, złoty środek. Szukam tego tak jak ty, szukam tego tak jak ty, ziomek. Harmonia, równowaga, szczęście, złoty środek. Harmonia, równowaga, szczęście, złoty środek. W kwestii tej równowagi najlepiej zacząć od siebie. Czujesz się nie najlepiej, to może odstaw to śmieciowe jedzenie. Przejrzałeś Instagram, nic tam nie ma. Spadła ci tylko samoocena. 6 sezonów, kolejny serial, może widz z domu, nie do galerii. Ten cały bełkot reklam ma duży wpływ na to jak myślisz. Ty też myślisz, że kanon urody to botox w usta i sztuczne cycki. Strzał w dupę, to nie odżywki. Typy jak bułki, chałki, fit. Oni wciąż kultywują ten mit, że to jest szczęście. Może to ich szczyt, ale złoty środek to nie jest dla mnie weekend, w którym się znów dałem posiadanie, mózgi wybrane, one za iPhone'a zaraz zrobią. A oni, wszystko było ukartowane, żadne ziomale, a stare pijanie. Zerowa zdolność koncentracji, wciąż to we maski, zdjęcia z wakacji. Moje podejście zależy ode mnie, moje emocje zależą ode mnie. Świata nie zmienię, więcej równowagi we mnie, tym wyraźnie widzę te brednie. Częścią tej układanki, jaką jest wszechświat, stanowi człowiek. Ta harmonia, równowaga, szczęście, złoty środek. Harmonia, równowaga, szczęście, złoty środek. Szukam tego tak jak ty, szukam tego tak jak ty, ziomek. Harmonia, równowaga, szczęście, złoty środek. Szukam tego tak jak ty, szukam tego tak jak ty, ziomek. Harmonia, równowaga, szczęście, złoty środek. Szukam tego tak jak ty, szukam tego tak jak ty, ziomek. Harmonia, równowaga, szczęście, złoty środek. Harmonia, równowaga, szczęście, złoty środek. Wow. No Piotruś. Pozdróweczki, dzięki wielkie. Piąteczka. Piąteczka, elo. Parzel, niedługo ta. Nowa płyta, a dzisiaj w konkursach będzie można wygrać płytkę Parzela z siódmym, także szykujcie się na to, to jest ten album. Pozdrawiam was, do usłyszenia niebawem. 7. Lot 1-7, także kurczę, dzisiaj naprawdę będzie się dziać jeszcze, ale to nie koniec koncertu, ja dopiero się rozgrzałem. No na razie nie jest najgorzej, co Bretson? Dajemy radę jakoś. No dobra, to teraz coś dla mojego syna. O, yo. 15 urodziny hip-hop kampusa. Aha. Ha. Mój syn na razie w pieluchę siusia. Yo. Koncert na żywo, nie dla lamusa. Yo. Jak słuchasz tego, to masz u mnie plusa. O. Ostatni kwadrans meczu Polska-Japonia. W szpitalu na Solcu żona urodziła mi chłopca. 4 kilo ponad, z miejsca życie pokochał ziomal z uśmiechem u Diego Harrelsona.
Mały, pomarszczony jak owoc pigwowca wyglądał. Gdy mu odcinałem osobiście pępowinę, urodził się naturalnie szczęśliwie. Mecz z Japonią skończył się remisem. Tamte mistrzostwa nie były nad czym popisem, ale zrozum ojca, że poczuł się jakby został mistrzem świata. Wiedziałem, że moja żona będzie najlepszą mamą. Zobaczyłem to w jej oczach przed dekadą. Poszczęściło ci się, że rodzice kochają cię ponad życie. Mieć taką ekipę to jak stać na szczycie. Wow, pozdro Tymon. Już pewnie śpisz, o. Ostatni kwadrans meczu Polska-Japonia. W szpitalu na Solcu żona urodziła mi chłopca. 4 kilo ponad, z miejsca życie pokochał ziomal z uśmiechem u Diego Harrelsona. Ostatni kwadrans meczu Polska-Japonia. W szpitalu na Solcu żona urodziła mi chłopca. 4 kilo ponad, z miejsca życie pokochał ziomal z uśmiechem u Diego Harrelsona. Ej, muszę jedną rzecz wyjaśnić. Polska wygrała z Japonią 1-0, ale każdy, kto oglądał tamten mecz, wie jak to wyglądało. Symulowanie gry, gra na czas, także to był remis, kochani. A Tymon urodził się 28 czerwca w szpitalu na Solcu. Naturalnie oczywiście, odcinałem mu pępowinę i niedługo kończy 2 latka. A 2 dni po Tymonie urodziła się córeczka Anusza, Zuzia. Oh. Także nasza audycja ma następców i myślę, że niedługo poprowadzą razem audycję Tymon i Zuza. Yo, 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 Ostatni kwadrans meczu Polska-Japonia. W szpitalu na Solcu żona urodziła mi chłopca. 4 kilo ponad, z miejsca życie pokochał ziomal z uśmiechem u Diego Harrelsona. Ostatni kwadrans meczu Polska-Japonia. W szpitalu na Solcu żona urodziła mi chłopca. 4 kilo ponad, z miejsca życie pokochał ziomal z uśmiechem u Diego Harrelsona. A widzieliście w ogóle taki filmik, jak Woody Harrelson chciał wejść pijany na Wimbledon? Koniecznie to sprawdźcie w internecie, bo to jest najlepsza pompa świata. Mam nadzieję, że mój syn nigdy w takim stanie nie będzie chciał iść na mecz tenisa, ale to już zupełnie inna kwestia. Co my teraz mamy? O tak, o tak, z pozdrowieniami dla najmłodszych słuchaczy, dla wszystkich rodziców. O. Yo. Podaruję ci księżyc, przekażę najwłaściwsze patenty. Gramy, żeby zwyciężyć, nigdy nie przestanę w ciebie wierzyć. Podaruję ci księżyc, niech rozświetli nocą świat ciemny. Problemy będą się piętrzyć, ale pieprzyć problemy. Weźmiemy mamę, zatańczymy w jego świetle razem. Będzie prześwietnie, będzie doskonale. Nie muszę go kraść, żeby ci go dać. Mam go już od lat, a było to tak. On lampił się mnie od kiedy miętam. Znał moje marzenia, wiedział czego się naprawdę lękam. Gapił się na mnie jak paparazzi i potrafił każdą noc rozjaśnić. W tej przyjaźni wiele było niedopowiedzeń. Tysiące razy obserwowałem jego dzikie pełnie. Dyskusje z nim weszły mi w nawyk. Zawsze potrafił bezpiecznie mnie do domu doprowadzić. Teraz niech nad tobą sprawuje pieczę, a przez życie przejdziesz suchą nogą i ci się upiecze. Spytaj kiedyś mamę jak na Zanzibarze. Nocą czarną jak atrament wyłonił się z oceanu honeymoon. W najlepszym wydaniu specjalnie na tę okazję pokazał swój cały kunszt. Uśmiechnął się do nas namiodowo i pomarańczowo i wyszeptał: moc jest zawsze za lochą. Pamiętaj synku, najważniejsza jest miłość Tymku. Gromadzenie dobrych uczynków. Księżyc to sumienie, nie okłamiesz go. Zapamiętaj to, nim nadejdzie noc. Podaruję ci księżyc, przekażę najwłaściwsze patenty. Gramy, żeby zwyciężyć, nigdy nie przestanę w ciebie wierzyć. Podaruję ci księżyc, niech rozświetli nocą świat ciemny. Problemy będą się piętrzyć, ale pieprzyć problemy. O, śpi, bo właśnie księżyc ziewa i za chwilę zaśnie. I gdy rano przyjdzie świt, księżycowi będzie wstyd, że on zasnął, a nie ty. Haha, śpi, bo właśnie księżyc ziewa i za chwilę zaśnie.
I gdy rano przyjdzie świt, księżycowi będzie wstyd, że on zasnął, a nie ty. To był Cywiński, mój ziomal ze Szczecina, a w zasadzie to z Niechorza. Pozdrawiam cię, Michale. Yo. Kochajcie swoje rodziny, szanujcie swoje dzieci. Kiedyś dorosną i będą mogły spuścić wam łomot. Lepiej, żeby nie miały powodu. O. O tak. O. I teraz wielki hałas przed monitorami. Super. No dobra, to teraz zmieniamy trochę klimat z takiego... No, to moja drużyna, kochani. Jak tam, Bredson? Wszystko dobrze? Jesteś hawajskim patolem? Dokładnie. Ja myślę. Yo. Yo. A. Loch Ness. Tak się nazywa ten kawałek. Nabicie oczywiście Major. Pozdrawiam cię serdecznie, Damianie. A. Ta. Ta. A. Wow. Najmocniej niedoceniony w Polsce Opus Magnum, hawajscy patole. Róża wiatrów leży na stole. Nie ma emocji, nie ma rapu. Niespokojna dusza walczy o odpoczynek i do myślenia zmusza słowem i czynem. Los chce mnie skubać, politycy to świnie. Nauczyłem się ufać jedynie własnej rodzinie. Posiwiała mi grzywka, gorzki smak obsesji znam. Życie to dziwka, mało śmieszny żart. Lecisz na twarz, lecisz na ryj. Nie masz pieniędzy, by chlać się was regal. Odpoczywam na urlopie z moją piękną żoną i myślę o moście, co spłonął na Orinoco. Patrzę w nieba błękit i morza turkus. Wyciskam żółć i tak mija mi turnus. O, najmocniej niedoceniony w Polsce. Uśpione moce, niezarobione pieniądze. Tajemniczy i głęboki jak Loch Ness. Przekaz, przy którym każdy inny to nonsens. Najmocniej niedoceniony w Polsce. Uśpione moce, niezarobione pieniądze. Tajemniczy i głęboki jak Loch Ness. Przekaz. Przechytrzyć system jak Freddy Gibbs z Madlibem. Mieć wpływ, zmieniać świat za pomocą liter. Gdy idę przez ulicę z posępnym licem, przeklinam wielkie chwile, które straciłem. Kiedy siedzę sobie nad jeziorem na pomoście, kreślę linie gorzkie jak kaspo żołądkowej. I wtedy mam wizję, mam iluminację. Wydaje mi się, że mam całkowitą rację. Wierzę w to jak Mazda Ace. To było długie, gorące lato. Dża wielkie pięć za to. Podładowałam akumulator. Sprzedałem branży w zastaw się zbędnymi kapok na tym oceanie łez. Najmocniej niedoceniony w Polsce Opus Magnum, hawajscy patole. Róża wiatrów leży na stole. Nadal jest rap i są emocje. O. Najmocniej niedoceniony w Polsce. Ta. A. Najmocniej niedoceniony w Polsce. Yo, yo. Najmocniej emocjonalny lepę. Ta. Radio Campus, kochani. Jesteśmy tu na żywo. O. 15 urodziny Hip Hop Campusa. Z pozdrowieniami dla wszystkich wolontariuszy. Z pozdrowieniami dla wszystkich artystów, którym COVID pokrzyżował plany. Z pozdrowieniami dla 100 artów, który przelał wszystkim swoim członkom po 2700. Wielka piona dla tego, kto to wymyślił. O. Loch Ness. To jest takie jezioro, kochani, w Szkocji, gdzie żyje potwór. Nigdy nie bądźcie obojętni. Yo, jeśli ten kawałek zarapuje, to już wszystko się uda. To jest dla mnie najgorszy kawałek teraz. A. Yo, yo. A. Każdy patrzy na czubek swojego nosa. Niestety tak to wygląda. A. Ludzie nie mają już sumień, chcą tylko sosu i igrzysk. Nobody cares. Tak. Obojętność. Dziennik 2020. A. Obojętność. Ta. Ta. Obojętność. Yo. Yo. Obojętność. Ta. K.
Każdy patrzy na czubek swojego nosa. Niestety tak to wygląda. Ludzie nie mają już sumień, chcą tylko sosu i igrzysk. Miłosierdzie od Boga. Zakratowane okno, 3-metrowy żywopłot. Nowobogackie spełnienie tego, co liznął sukcesu. Wzniósł się ponad nieboskłon. Władza kradnie. Większość uważa, że to normalne. Żyje w tekturowym państwie. Mieliśmy mieć tu drugą Irlandię. Stać ciebie się upić whiskaczem. Reprezentujesz szlachtę. Nie lubisz tych, co myślą inaczej. Chciałbyś na cudzy upadek patrzeć. Są tacy, którzy czekają, kiedy wreszcie nadejdzie wojna, by jako pierwsi się poddać, albo od razu przejść na stronę wroga. Zło wylewa się na zewnątrz, towarzyszy mu obojętność. Grzeszników przyciąga piekło. Paraliż duszy, przedwczesna śmierć. Tak nieludzka jak największy grzech. Choroba bardzo wielu kulturalnych ludzi będzie trzymać cię za twarz, jak ją w sobie obudzisz. Paraliż duszy, przedwczesna śmierć. Tak nieludzka jak największy grzech. Choroba wielu bardzo kulturalnych ludzi. Sąsiedzi kupują w dyskoncie zgrzewki wody w plastiku. Na bloku śmieci wyrzuca się do sypu. Ludzie boją się spisku Żydów, Arabów i Ukraińców z Ubera. W ekstraklasie 0 do 0. Polskie kluby kończą grę w pucharach z początkiem sierpnia. Naukowcy nie przyjmują nagród od prezydenta. Wielkie zyski zagranicznych koncernów farmaceutycznych przekładają się na zdrowie naszych bliskich. Omerta. Szatan opętał chciwych i sprawiedliwych. Znika dżungla amazońska, znika Puszcza Białowieska. Mieszkańców miast zabijają spaliny, szach i mat. Onkologia dziecięca. Paraliż duszy, przedwczesna śmierć. Tak nieludzka jak największy grzech. Choroba wielu bardzo kulturalnych ludzi będzie trzymać cię za twarz, jak ją w sobie obudzisz. Yo, to obojętność. Tak, tak, to obojętność. Yo, obojętność. Yo, yo, to obojętność. Yo, yo, to Radio Campus. To Hip Hop Campus. Yo. Trochę się zmachałem, ale jedziemy dalej. Ten kawałek dedykuję Zjawinowi, którego nie ma już z nami. Zjawin skończyłby 2 dni temu 37 lat, gdyby żył oczywiście. Yo. Ale wierzę w to, że jest gdzieś obok i słucha tego koncertu. O. Nie mam już ziomka, którego miałem. Zostałem sam jak palec w tym bałaganie. Nie potrafię być już taki jak 1000 szpontów temu, więc odpalam ląd, by ugasić ogień gniewu. Nie wiem, czy stać nas na kolejny zryw. I nie wiem, kim tak naprawdę byłeś ty. Chciałeś być VIP na Olimpie, wierzyliśmy w muzykę. Pamiętam ten zimny dzień, gdy się odezwałeś ziom i powiedziałeś, że powinniśmy zacząć robić sztos. To był styczeń, 2010 rok. Podesłałeś mi instrumentali gruby boks. Miałem wtedy remont w domu i mieszkałem u Zuzy. Pchałem bluzy molesty i materiał producencki. Żeby spłacić długi, potrzebowałem pieniędzy. Chciałem spuścić z wątroby też trochę żółci. Mówiłeś, że jesteśmy renegatami. Też czułeś się niedoceniany, pragnąłeś zmiany. Powstał koncept, wydawnictwo na wiosnę. Yo, wiedzieliśmy, że coś z tego wyrośnie. Nie wiem, ile jesteś w stanie z siebie dać. Czy naprawdę kochasz tak mocno aż? Czy na pewno siłę w sobie masz, żeby wziąć to, co chcesz i im to dać? Yo. Nie mam już ziomka, którego miałem. Zostałem sam jak palec w tym bałaganie. Nie potrafię być już taki jak 1000 szpontów temu, więc odpalam ląd, by ugasić ogień gniewu. Nie wiem, czy stać nas na kolejny zryw. Nie wiem, kim tak naprawdę byłeś ty. Chciałeś być VIP na Olimpie, wierzyliśmy w muzykę. Nie zdążyliśmy nawet zbić żółwia. Gdy myślę o tym, piwo śmierdzi jak denaturat. Miłość do muzyki wsiąkła w beton. Inni stoją i mokną, za późno, żeby zamknąć okno.
Mijają dni i miesiące. Musiałem napisać to, by nie zapomnieć o tobie. Wykazać pokorę, posypać głowę popiołem. Bo jak cały ten świat, wiem, że też cię zawiodłem. O, nie mam już ziomka, którego miałem. Zostałem sam jak palec w tym bałaganie. Nie potrafię być już taki jak 1000 szpontów temu. Więc odpalam ląd, by ugasić ogień gniewu. Nie wiem, czy stać nas na kolejny zryw. I nie wiem, kim tak naprawdę byłeś ty. Chciałeś być VIP na Olimpie. Wierzyliśmy w muzykę, o. Yo. Zjawi, a. Pokój jego duszy. Jeszcze się spotkamy, bratku. Mam nadzieję, że w niebie. O. Yo, yo, yo. Aha. Dawaj, dawaj, Bredson. Nie ma co. Czas leci. Radia słuchają też dzieci, dlatego nie przeklinamy. Aha. Taki mam zamysł. Yo. Polska jak Stany. Pozdrowienia dla George'a Floyda. Yo. O. Poproszę głośniej beat, trochę w słuchawkach, minimalnie. Tak, tak, tak. Dziennik miał premierę 13 w piątek. Czułem, że to posunięcie jest ryzykowne. Dekadę temu plany pokrzyżował mi Smoleńsk. Teraz mamy pandemię, siedzę w swojej norze. Każdą imprezę, każdy odwołany koncert odchorowuję na depresję, palę CBD. Nie wiem, co wymyśli niezrównoważony prezes, gdy zbuntują się obywatele. Nie mam żadnych oszczędności na koncie, bo walczyłem o wartości zamiast zarabiać krocie. Wierzyłem, że wolności nie dają pieniądze. Teraz myślę, że stworzyłem sobie utopię. W głowie kiełkują wielkie idee, potem pięknie kwitną jak dzikie orchidee. Następnie więdną i mijam się z celem. Wtedy męczą mnie złość i zwątpienie. Co nas nie zabije, to nas wzmocni, ziomki. Póki serce bije, będę dalej śnić te mrzonki. Nawet jeśli ten świat już się kończy, nie wyrzeknę się marzeń i miłości. Co nas nie zabije, to nas wzmocni, ziomki. Póki serce bije, będę dalej śnić te mrzonki. Nawet jeśli ten świat już się kończy, nie wyrzeknę się marzeń i wolności. Dedykuję to marzycielom, tym, którzy wciąż wierzą, że nadejdzie przełom. Tym, którzy cierpliwie rzeźbią życia dzieło swoje wiedzą, nieważne gdzie pędzi peleton. Dla mnie to jest niezależność, kochać żonę i w miłości wychować dziecko. Spokój domowego ogniska to samo sedno. Przyjaciele i rodzina moje scudetto. Często brakuje mi siana i przez to harmonia i równowaga się trzęsą w posadach. Całe życie zmagam się z materią, propaganda i żenada tego świata mnie śmieszą. Unoszę się nad powierzchnią półcala, nie pozwalam się zepchnąć w otchłań, to jest odwaga. Ten świat jest do odratowania, sądzę, że można ten bałagan posprzątać. Co nas nie zabije, to nas wzmocni, ziomki. Póki serce bije, będę dalej śnić te mrzonki. Nawet jeśli ten świat już się kończy, nie wyrzeknę się marzeń i miłości. Co nas nie zabije, to nas wzmocni, ziomki. Póki serce bije, będę dalej śnić te mrzonki. Nawet jeśli ten świat już się kończy, nie wyrzeknę się marzeń i wolności. Yo. To jest kawałek z nadchodzącej płyty CCC. Cytryny, chmiele, CBD. Kochani, 15 czerwca premiera teledysku i start preorderu nowego wydawnictwa, więc mam nadzieję, że czekacie na to i wesprzecie niezależnego artystę, procentę. O! To jest premiera, kochani, przedpremierowa, także taki rarytas specjalnie dla słuchaczy Radia Campus, oczywiście. A teraz... z Małym Eszem już można się powoli łączyć telefonicznie, jeżeli wiemy, o co chodzi, bo on będzie tutaj dzwonił. Możecie do niego zadzwonić, żeby już tutaj dzwonił, a my jedziemy. O tak, słuchajcie, na COVID najlepsze są naturalne leki, które walczą ze skutkami epidemii. Yo, zapraszam ducha osiedla, nie widać go, ale jest z nami. Yo. Siemasz, duchu. To co, po buchu? Jasne, druchu. O, yo. Tankuj krople, roluj CBD. Kropla drąży skałę, kropla drąży skałę.
białe. Testuj kwiaty z tych legalnych drzewek. Łagodzą ból i podnoszą morale. Tankuj krople, roluj CBD. Kropla drąży skałę, kropla drąży skałę. Testuj kwiaty z tych legalnych drzewek. Łagodzą ból i podnoszą morale. Greenpeace, ekologiczna sekta, 10% nektar, fenole, flawonoidy, terpeny, kwas tłuszczowy, omega. Ukoją skołatane nerwy, przywrócą sen, poprawią apetyt. Ekstrakt z konopi siewnych, według mnie temat pierwszorzędny. Polepszą pamięć i koncentrację, zapewnią właściwą motywację. Myśli staną się uluzowane, umysł zaświeci pełnym blaskiem. Fitokanabinoid, płynną ma konsystencję. Wystarczy kilka kropli, czuję się po nim ultra przyjemnie. Olejek CBD wygoni ze mnie cały gniew, ale wiem, nie odurzę się, ma mniej niż 0,2 THC. Można łączyć go z gandzią medyczną, jeśli lekarz da taką wytyczną. Można zakochać się w mig, a wy aloha weed. Siadaj wygodnie, uciekaj od zgiełku. Duch osiedla! Jajaj pochodnie, zażywaj olejku. Pozdro duchu! To nie przelewki, wiesz co się dzieje. Odpalaj świeczki, zażyj olejek. CBD, eo! Tankuj krople, roluj CBD. Kropla drąży skałę, kropla drąży skałę. Testuj kwiaty z tych legalnych drzewek. Łagodzą ból i podnoszą morale. Tankuj krople, roluj CBD. Kropla drąży skałę, kropla drąży skałę. Testuj kwiaty z tych legalnych drzewek. Łagodzą ból i podnoszą morale. Wokół zawierucha i pandemia, my nie tracimy ducha osiedla. Budda z głowy złe myśli przegna, mój niezawodny antydepresant. Muszę na tym świecie przeżyć, nadeszły ciężkie czasy. Chaos przyspieszył, ale co by się nie działo, poddaję się inhalacji. Konopia włóknista leczy, siada na bani, wiedzą to ananasy. Czaisz, nie jest to żadną ściemą, ani placebo. Stany lękowe odejdą, miną nowotworowe zmiany. Służ o działaniu przeciwzapalnym, zdrowy, smaczny, w dodatku legalny. Każdy kanabis amator może to sobie zapalić jak lubi. Napić nim waporyzator, albo pokruszyć i wsypać go do bibułki. Odpalam sobie i jest git, ave aloha weed. O prochach ziomek nie wiem nic, tylko aloha weed. Jak jesteś wow. W domu, to usiądź i zroluj. Zafunduj sobie odrobinę nie gra, spokoju. Nie gramy Emil Blunt, dobra? To zacny bąkos, legalny kupcze. Yo. Dbaj o odporność, pomyśl o jutrze. Tankuj krople, roluj CBD. Kropla drąży skałę. Aha. Kropla drąży skałę. Tentuj kwiaty z tych legalnych drzewek. Yo. Łagodzą ból. Podnoszą morale. Tankuj krople, roluj CBD. Kropla drąży skałę. Kropla drąży skałę. Testuj kwiaty z tych legalnych drzewek. Łagodzą ból i podnoszą morale. Aloha weed. Wiecie o co chodzi. Aloha sklep, kochani. O. A teraz coś dla prawdziwych ananasów, dla wszystkich miłośników hip-hop campu i dla wszystkich lawoholików. O, to jest Garytas. Tak, to jest bonus. To jest ekskluzyw. To jest sztos. Same sztosy, Radio Campus, yo. O, pozdrowienia dla Ortega Cartel. Aha, Patro, Peter Pitts. Cała banda, ej, ej, Frank Nino. Młodzi są nabuzowani bardziej niż kiedyś. Zastanawiam się, od czego to zależy. Więcej przemocy w mediach, szybszy dostęp do ekstaz. Nienawiść w oczach po 10 kwietnia. Mniej autorytetów, każdy myśli o hajsie. Życie staje się bezbarwne i tabloidalne. W każdym z nas gdzieś na dnie tkwi pierwiastek budzący instynkty samozachowawcze. Wierzę w to jak fani na hip-hop kempie, chroniący się przed deszczem pod brezentem. Czeskie powietrze pachnie wolnością błogo. MC są tu po to, żeby zmienić słowo w złoto. Lubię sobie czasem gdzieś odlecieć. To mój własny emocjonalny entertainment. Jazz stworzył mnie człowiekiem tylko i aż wykorzystam ten fakt, żeby zmienić świat. Yo, ta. Yo, aha, ta, ta. Pa. Ta. Lawo, lawo. Yo, tak. Specjalnie dla was, na żywo w Radiu Campus.
15 urodziny hip-hop kampusa. Aha, ta, hulaj dusza. Nie odszukuję świecidełek od życia. Chcę cieszyć się wolnością, pisać i nagrywać. Dużo czytam, żeby lepiej nawijać, żeby jutro móc zrozumieć więcej niż dzisiaj. To nasza misja jak Apollo 13, Buxton z Hanksem jak procent Zeszem. Przed każdym rzutem myślę, czy spieprzę i rzucam, co nas wkurza i co nam dokucza. Rozpamiętujemy wciąż to, co było, martwimy się tym, co będzie, zamiast pielęgnować miłość. Na horyzoncie płoną żelazne mosty, w snach pojawiają się osoby z przeszłości, te, z którymi mam niedokończone wojny, te, z którymi rozstaliśmy się w złości. Rzucone klątwy i toksyczna trucizna, atomowe bomby, polityczna pożywka. Wychowała nas katolicka ojczyzna, tu gdzie za hajs podatnika urządzają igrzyska. W gonitwie myśli przez płotki zdobyłbym złoty medal. Gorzki smak wkurzenia. O, yo, yo, aha, tak, tak, aha. Specjalnie dla was, kochani, słuchajcie Radio Campus jak najczęściej. Yo, oh, wow, wow, aha, tak. Yo, 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 aha. Loveaholics. Yo, pozdro Spinacz, pozdro Reno, pozdro Mielski, pozdro Karma, Saszu. Yo, yo, cała banda, tak. Yo, 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 a teraz zapraszam ziomka ze składu. Zagramy sobie nasz największy hit, Ładuj, o. MAZ. Wielki powrót do naszego akwarium kampusowego. Same sztosy na 97.1 FM. Takie rzeczy tylko w Radiu Campus, kochani. W żadnej innej rozgłośni takie rzeczy się nie dzieją i pewnie się nie będą dziać nigdy. Okej. Wow, wow, tak, 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 yo, Nie ma z nami mojego Esza, bo nie zdążył z pracy, ale zaraz pojedziemy jego zwrotkę. Pozdro Adaś, pozdro szybki hajs, To nie jest kawałek do stania w miejscu. Nie przyszedłem tu z zamiarem spowiadania się z kompleksów. W nawice spoko, są lepsi, wiem o tym. Ich rap bardziej śmierdzi, bo my nie nosimy kopyt. Ich słowa podobno są o czymś, tylko ciągle o tym samym, niczym już mnie nie zaskoczysz. Możesz podbić tu w obrywiu sportowym, możesz odbić znów 3/4 gołdy. Możesz usłyszeć tu mała popki, uważaj, żebyś na podłodze nie spała bez kołdry. Jeden warunek, jeśli dziś chcesz mieć mnie za kumpla, musisz mieć czas do jutra, do południa. Zapraszamy na seans, ale to nie kino. Zapraszamy na melans, woda i kanabinol. Będą nas dziś rozgrzewać, nie martw się, film zaginął. Nie płacz i tak po śmierci, razem idziemy do piekła. Zapraszamy na spektakl, ale to nie teatr. Po każdym traku na skład znów siłę zbiera. Chuj wie, gdzie to odbierasz, chuj wiesz, gdzie to skleja. Bóg wie, czy dobrą drogą jest ta, którą wybieram. Po upadku się zbieram, zawsze po wiatrze kaszlę. Przez kilka lat w rapże na ławce karnej wciąż miewam przejaw, zachowanie chamskie. A ty znów patrz, zanim zaczniesz. Jak ja mówię radio, wy mówicie kampus. Radio, kampus. Radio, kampus. Jak ja mówię hip-hop, wy mówicie kampus. Hip-hop, kampus. Hip-hop, kampus. Ładuj, odpal, szybki szmal, kolejna zwrotka. Puszczam to jak mele z okna. Trafiony, zatopiony, ładuj akumulatory. Kto ładuje w młode szmule, ten ładuje się w kłopoty. Gram fair, ale robię nacięcia na kulach. Więc gdy odpalam dum-duma, wiem, że będzie hulać. Nie daj się zjeść, nie daj się załadować. Nie daj się zwieść farmazonom, impotenta głupca. Punchline fest, bazookę 6 PST, ładuj, odpal, weź głęboki wdech. CD mixtape 2005. Ten ładunek to dźwięk, nie wyczuje go pies. Chyba, że ten twój, York. York, tak jest, York czuje wszystko, jest bardzo głodny. O tak, kochani, ten kawałek znajdziecie na płycie jedyneczka MAZ%. Niedługo kolejna płyta. Już właśnie ją nagrywamy i zaraz będzie gotowa. Tak. Ostatni kawałek z tych podbit, bo mieliśmy lekki poślizg, więc akurat tutaj godzinka nam wypada. Teraz to będzie numer, kochani, specjalnie dla audycji Hip Hop Campus. Jestem niesamowicie wzruszony, że to już 15 lat wolontariatu w Radiu Campus z Anuszem i z Norixem. No i dzisiaj też będziemy mieli protoplastów w audycji, ale to wszystko w swoim czasie. A. Yo, yo. Cały czas do bitu, Hip Hop Campus,
HHK cały czas do bitu. Hip Hop Campus, HHK cały czas do bitu. Hip Hop Campus, HHK cały czas do bitu. Hip Hop Campus, HHK cały czas do bitu. HHK cały czas do bitu. Nie pitoletu, pitu, pitu. Nie masz kwitu, nie masz bitu. Premier odwiedza Machu Picchu. Kurde ej, jak to kurde jest, że zapach trawki ma tu powietrze. Nabijałem teksty nietrzeźwe, wydawałem na głupoty becel. Masz gangrenę, to ktoś cię odetnie. Znasz swój teren albo jesteś kanadyjski łoś. Sprawdź to kula, masz mnie na wolumach. Plaża, słońce, trawnik, klucha. Dobra produkcja, to nie psia kupa. Uważnie moich słów słuchaj. HHK cały czas do bitu. Hip Hop Campus, HHK cały czas do bitu. HHK cały czas do bitu. DJ Anusz, HHK cały czas do bitu. Norix, ej. HHK cały czas do bitu. Gonię płyty, psy gonią bandytów. Jedni golą, drugich jedni wolą to, drudzy wolą tamto. Jesteśmy miejską substancją. Hip-hop to katalizator. Kiedy wchodzę ze wściekłego byka jak De Niro, pada nie jeden matador. Chłopcy piją, się żyją, swój pierwszy milion. Ciuchy się szyją, MC ćwiczą. Do domu wprowadzi autopilot. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem nic. Ale dawaj ziom, DJ Beretson. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem nic. Ale dawaj ziom, dawaj ziom, dawaj ziom, beat. HHK cały czas do bitu. Hip Hop Campus, HHK cały czas do bitu. 15 lat już, HHK cały czas do bitu. Hip Hop Campus, HHK cały czas do bitu. 15 lat już, ogólnie jest git, albo jest depresja. Jesień jest długa, zima jest ciemna, wiosna jest zimna, lata nie ma. Gorzki smak ma polska ziemia, pionierzy szukają flow. Moje crew przygotowuje wielkie transcendentalne show. Nie wiem kiedy i czy się odbędzie od zachlać ryja. Cały czas wierzę, że nie dostanę na koncercie kamieniem ani tortem jak pewien prezes. Omijam psów i celników. Kiepskie pancze ładuję do sypu. Cały czas do bitu. Omijam psów i celników. Kiepskie pancze ładuję do sypu. Cały czas do bitu. O! O tak! No i przebrnęliśmy. A teraz będzie nie... Tego jeszcze nie słyszeliście, nie widzieliście, tego jeszcze po prostu nie było. Czyli kawałek Idę sobie stąd pod beatbox. Zapraszam Muzamana. Muzaman, nasz człowiek, gość specjalny naszej dzisiejszej audycji wyjątkowej, 15-letniej już audycji Hip Hop Campus. Dawaj mordo do tamtego Majka. Tamten Mike. O tak. Tak. Jest już Muzaman z kubeczkiem, ale nie martwcie się, tam jest woda. Tam jest woda w tym kubeczku. Tam jest woda. Jesteśmy jak zwierzęta, pijemy wodę. Raz. Okej, okay, mam nadzieję, że sobie z tym poradzimy. Dzisiaj na spontanie to wymyśliłem. Podesłałem Muzamanowi beat do Wypierażam stąd, albo do Idę sobie stąd. Idę sobie stąd. Beat oczywiście autorstwa Quiza, pochodzący z jego płyty Materiał Producencki. Nawijałem o tej płycie w kawałku sam, już dzisiaj, że pchałem bluzy molesty i Materiał Producencki. Właśnie tam jest kawałek, Idę sobie stąd. No i teraz zrobimy to pod beatbox. Po raz pierwszy w historii, także nadstawiajcie uszu i oczu. Dobra, jedziemy, ojciec. Kolejny kac, kolejna niedziela, kolejny blunt, kolejny raz. Ten sam schemat powielam, to co spopielam powraca do mnie w snach. Wybijam za moment, ale jeszcze nie teraz. Na winę 100 kawałków i mnie nie ma. Możesz zacząć odliczać. Procent siedzi na walizkach. Pokażę, że błysk mam i powiem do widzenia. Idę sobie stąd. Sprzedawać karawany na tunezyjskiej plaży. Lecieć na koralowe rafy do Hurgady. Na goła palić haszysz, jeść owoce morza. Łazić zjaranym ulicami Hawany. Odbyć podróż do źródeł czasu. Odnaleźć się gdzieś w amazońskich lasów. Zaszyć się na pustyni Gobi w oazie. W Las Vegas przepić cały majątek w barze. Zostać drwalem w syberyjskiej tajze. Zapuścić dredy, osiąść w Kingston na zawsze. Otworzyć knajpę jak nie na Jamajce, to na Bali. Kręcić blanty grubsze niż Ryszard Kalisz. Grubsze niż Jara Masej ze swoim starym. Grubsze niż przeciętna kobieta w Danii. Zanim się obejrzysz ziom, idę sobie stąd. Tam gdzie jest mój nowy dom. Kolejny kac, kolejna niedziela, kolejny blunt. Kolejny raz, ten sam schemat powielam. To co spopielam powraca do mnie w snach. Wybijam za moment, ale jeszcze nie teraz. Na winę 100 kawałków i mnie nie ma. Możesz zacząć odliczać. Procent siedzi na walizkach. Pokażę, że błysk mam i powiem do widzenia. Idę sobie stąd.
Wsiąść na statek, odkryć nowy ląd, zahaczyć Nowy Jork, Londyn, Dublin, Cork. Zobaczyć jak wygląda port w Lizbonie, w Marsylii. Wejść na Etnę, na Sycylii. Zdobyć Kilimandżaro i Mount Everest. Przepłynąć morza tego świata wzdłuż i wszerz. W Mexico City odnaleźć skarb Azteków. Na Ceylonie wdychać woń herbacianych krzewów. Pić grzańca w Alpach, surfować w Las Palmas. Pocałować ją na placu Świętego Marka. Podjąć hajs z konta na Kajmanach. Biwakować do rana nad Soliną w Bieszczadach. Dryfować balonem nad Wielkim Kanionem. Patrzeć na zachodzące słońce w Arizonie. Poczuć smak Orientu na rynku w Marrakeszu. Zagrać piłkę tam, gdzie na miasto patrzy Jezus. O, ta, jo, patrzy Jezus, ta, ta, ta. Muza mam, ta, a, to Radio Campus, ta, wow, wow. A, kolejny kac, kolejna niedziela, kolejny blunt, kolejny raz, ten sam schemat powielam, to co spopielam powraca do mnie w snach, wybijam za moment, ale jeszcze nie teraz, na winę 100 kawałków i mnie nie ma, możesz zacząć odliczać, procent siedzi na walizkach, pokażę, że błysk mam i powiem do widzenia, idę sobie stąd, o! Ale spontanik wyszedł. Na początku tam w pierwszej zwrotce trochę krzywo wszedłem, ale Muza Man oczywiście wszystko naprostował, jak rasowy inżynier, jak inżynier, który naprawia rower, który się zmasakrował. Co to w ogóle był za przykład? Kochani, dziękuję bardzo. To był koncert premierowy Dziennik 2020. Mam nadzieję, że kolejny uda się już zagrać z publicznością. Ale fajnie, że ten był w Radiu Campus, bo jednak Radio Campus to nasz prawdziwy drugi dom. To co, Beretso, weź coś jeszcze, wrzuć jakiś numer i zaraz jedziemy z audycją urodzinową. Kochani, zostańcie z nami do przynajmniej 24, bo dopiero tutaj się będzie wszystko rozkręcać. Ja już swoje psie zakończyłem. Dziękuję bardzo gościom specjalnym. Dziękuję Parzelowi, Emazecinie. Dziękuję Beretsonowi. Dziękuję Muzamanowi za to, że byli dzisiaj ze mną. I świętujemy. Będą konkursy. Będzie się dziać. Elo. Jest na telefonie? A, no to dawaj go jeszcze. Dawajcie małego jeszcze. Halo. Halo. No siema, Żadaś. Jak tam? Cześć, Michał. Jak tam po robocie? No niestety praca mnie zatrzymała, nie mogłem do ciebie dołączyć. Wielkie sorry, stary, odbijemy to sobie, mam nadzieję, już ze stereotypami z naszą ekipą zagramy coś fajnego, będzie można to usłyszeć. No słuchałem ostatnich tam dwóch kawałków, bardzo, bardzo fajnie. No naprawdę żałuję, że mnie nie było. Pozdrawiam całą ekipę Hip Hop Campus, nieraz tam byłem i w audycji, i poza, i bardzo dobrze wspominam, także wszystkiego najlepszego. No pozdrówki, Adaś. To był mały. Będziesz miał za rok Sweet 16. Mhm. Oby nie. Dobra. To był Małeś. Zróbcie dla niego wielki hałas. A teraz już naprawdę zaczynamy 15 urodziny Hip Hop Campusa.